Skoro są brudni i czyści, to też muszą być dwie drogi, które prowadzą. Jedna do Boga, a druga do Gehenny. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 13 wiersza. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czyż zbierają winogrona ściernie albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A więc mamy dwie drogi, mamy dwa rodzaje proroków, mamy dwa rodzaje fundamentu, na którym stawiany jest. Jeden jest prawdziwy, kamienny, a drugi jest na piasek. Tak jak nauki ludzkie są piaskiem, one nie niosą w sobie siły, mocy, aby uratować człowieka. I teraz jest ważne właśnie, co dzieje się z nami. Czy my idziemy, w sumie, czy odnaleźliśmy tą wąską drogę, aby nią iść, żeby to już był Chrystus, czy nadal jeszcze jesteśmy w czasie jakichś poszukiwań, gdzie człowiek nie za bardzo chętnie chce pozbyć się samego siebie. Raczej innego rodzaju już nie widać, żeby człowiek w ogóle nie wiedział, o co chodzi, będąc ślepym czy głuchym. A więc wiemy, że są dwie drogi i wiemy, że jedną z tych dróg jest Chrystus, druga to jest świat, to jest zatracenie. I teraz jest tak ważne, aby iść tą drogą, która prowadzi do Boga. W Przypowieściach Salomona, 15 rozdziale i 24 wiersz czytamy: Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. A więc rozumny rozumie, że idąc tą szeroką drogą, idzie się na zatracenie i można na tej szerokiej drodze mieć poczucie, że jest się lepszym od innym, czy lepszą, cokolwiek, ale jeśli to nie jest Chrystus, to się dalej jest na tej złej drodze. A więc rozumny idzie drogą wzwyż, o czym też nieraz słyszymy, że droga wzwyż to znaczy, że coraz więcej widać w nas Chrystusa, coraz mniej nas, że my giniemy, aby uwidoczniony był Chrystus. Dlatego rozumny człowiek nie tuła się, nie błądzi, nie traci czasu na to, by zastanawiać się, co ja w końcu dzisiaj mam robić, tylko rozumny człowiek zmierza tą wąską drogą, żeby osiągnąć Boży cel. W Psalmie 139, i jeden wiersz, to będzie wiersz 24. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną.
Ten człowiek rozumny, mądry zdaje sobie sprawę, że to jest droga, którą ustanowił Bóg do swojego domu, a więc ten Bóg jest najbardziej tym, do którego trzeba się zgłosić, aby on pomógł, żeby człowiek mógł być pewnym tego, czy owoc, który dzisiaj wydaje, to jest owoc dobra, czy owoc zła, co dzisiaj się dzieje w tym codziennym życiu. A więc ta droga, wąska droga, którą jest Chrystus Jezus, i kiedy czytamy początek Biblii w tej pierwszej Mojżeszowej, w 5 rozdziale, mamy pierwszą wiadomość o tym, od 21 wiersza: Henok żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henok z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henok przeżył 365 lat. Henok chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdy zabrał go Bóg. A więc słyszymy o pierwszym człowieku, który chodził z Bogiem, więc szedł drogą Bożą, szedł drogą do wieczności. I chociaż wielu, którzy go otaczali, mogli iść inaczej, iść jak ogół, sobie żyć po swojemu, Henok chciał żyć po Bożemu, a więc lgnął do Boga. I co ciekawe, że Henok zrodził najdłużej żyjącego człowieka na tej ziemi, Metuszelacha. Żył najdłużej, 969 lat. Człowiek, który chodził z Bogiem. Jego syn żył najdłużej na tej ziemi, ale nie dożył 1000 lat. Potem wiemy też, że Noe chodził z Bogiem i też Bóg dał mu ratunek, dał mu zbudować arkę, aby Noe i jego rodzina mogli się uratować. Więc chodzenie z Bogiem jest dla człowieka zbawienne. Jeszcze raz przypowieści Salomona, wrócimy, 2 rozdział, 20 wiersz. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. A więc widzimy, Noe był sprawiedliwy, chodził z Bogiem, Henok był sprawiedliwy, chodził z Bogiem. I tutaj pouczenie mamy, i ty będziesz się trzymał tego, tej drogi, którą oni szli, bo wiesz, że Bóg potwierdził, że ci ludzie podobali się. A więc którą drogą dzisiaj masz iść? Czy myślisz o tym, że jest to ważne, którą drogą idziesz? Czasami jest człowiek przyzwyczajony, że chrześcijaństwo, no żyje w chrześcijaństwie. No, świat jest tam, a ja żyję w chrześcijaństwie. Ale to, że świat jest tam, a my jesteśmy w zgromadzeniu, wcale nie znaczy, że my już jesteśmy na wąskiej drodze, że rozdzieliliśmy się z tym światem. Ze światem rozdzielamy się według charakteru, natury, decydowania, myślenia, bo to jest zupełnie inna natura jest światowa, a inna natura jest z Boga wzięta. Więc to jest oddzielenie. Przejście na wąską drogę jest przejściem dzięki Bogu. A więc my musimy mieć świadomość, że idziemy wąską drogą, że wracamy tą drogą do domu Ojca. Księdze Jozuego, 3 rozdział. Księga Jozuego, 3 rozdział i od 2 wiersza. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. A więc widzimy, że Bóg mówi o tym ludzie, że pójdziecie drogą, którą wcześniej nigdy nie przechodziliście. My też nigdy nie szliśmy wąską drogą wcześniej. Potrzebujemy szacunku do Pana, bo niektórzy tak się zbliżają do Jezusa, że traktują Go jak kolesia i tracą orientację, gdzie idą. Musimy cały czas mieć dystans szacunku do Pana Jezusa Chrystusa, żeby Go widzieć dokładnie.
bo ludzie, którzy tak lekceważąc Pana sobie pozwalają na przybliżanie się do Niego, bez szacunku gubią się, tracą orientację. A więc pamiętaj, dystans to jest szacunek. Cześć oddawana Jezusowi. To jest ten dystans, który zachowywany, kiedy będzie, to wtedy będziesz dobrze widzieć, jak masz iść. W 5 Mojżeszowej, 5 rozdział, 32, 33 wiersz. Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. Znowuż mamy pouczenie. Idźcie dokładnie tą drogą, którą wyznaczył wam Bóg. Nie zbaczajcie ani w lewo, ani w prawo, ani w nadgorliwość, ani w lekkomyślność. Idźcie prosto, uczciwie, w prawy sposób. Czyńmy to, co wiemy, że już dane nam jest, aby czynić to i oczekujmy na więcej dla chwały Pana. I 26 rozdział tejże 5 Mojżeszowej, 26 rozdział od 16 wiersza. W dniu dzisiejszym Pan Bóg Twój nakazuje Ci, abyś spełniał te przepisy i prawa. Przestrzegaj ich wtedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej siły, duszy. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw i słuchał Jego głosu. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do Ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak Ci obiecał, i że Ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań i że wywyższy Cię ponad wszystkie narody, które stworzył ku chwale, sławie i chlubie i będziesz świętym ludem Pana Boga Twego, jak powiedział, ale będziesz chodził tylko Jego drogą. Nie będziesz zbaczać ani w lewo, ani w prawo. A więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żeby to droga znaczyła o nas, a nie my byśmy znaczyli drogę, że to my czynimy drogę lepszą. To droga czyni nas lepszymi. To my mamy na tej drodze wzrastać, rozwijać się, kosztować, jak dobry jest Pan. Wiemy, że jest to droga święta, jak czytamy w Księdze Izajasza, 35 rozdział. 35 rozdział Izajasza i 8 wiersz. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. A więc jest to droga święta. Droga, którą chodzą czyści, bezbożni na niej upadają. 42 rozdział Izajasza, 16 wiersz. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Znowuż Bóg mówi, że da możliwość nam, którzy żyliśmy w ślepocie, przejrzeć, aby iść drogą światłości, aby należeć do Boga, aby cieszyć się ze zbawienia, aby budować się nawzajem. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, ogólnie to, co dzisiaj spotykamy, to jest duma i pycha, arogancja młodych ludzi. Ludzie się gdzieś upamiętowują, gdzieś dociera do nich Ewangelia, ale nie upamiętowują się ze swojej hardości, pychy i dumy i stają się dumni z siebie i chcą już innych pouczać. Mnóstwo młodych ludzi, którzy nie rozpoznali jeszcze rzeczywiście swego przestępstwa, dzisiaj wyszło, żeby nauczać innych, jak żyć z Bogiem. I myślą, że już wiedzą to, co jest potrzebne. Olbrzymia arogancja, pycha, duma i samostanowienie jest olbrzymią przeszkodą dla tych ludzi, żeby oni przejrzeli i zaczęli naprawdę rozumieć, co się tutaj dzieje, żeby umieli zrozumieć, że oni potrzebują odpocząć, potrzebują najpierw posłuchać, nauczyć się, jak naprawdę żyć, nim zaczną uczyć innych, jak żyć, bo to, co uczą, jest naprawdę w większości jest to złem, wypaczeniem. Zawiera tam to w sobie właśnie tą
jakieś objawienia dziwne i inne rzeczy, a ta droga jest niezmienna, ona jest święta i tylko tacy mogą tą drogą iść. I co tu jeszcze mamy? 48 rozdział, 17 wiersz Izajasza. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski, ja Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Chwała Bogu, cieszymy się, że to Bóg się tego podjął i że On to dokładnie czyni. Jeremiasza 7 rozdział. Nie przeczytamy wszystkich tekstów, bo ich jest dużo więcej. 7 rozdział, 23 wiersz. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. I też Jezus wskazał na wąską drogę, abyśmy szli wąską drogą, nie szeroką. On poszedł na krzyż, aby dać nam przejście z tej szerokiej na wąską drogę. W Ewangelii Marka, 9 rozdziale, od 42 wiersza czytamy, a kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk i pójść do Gehenny w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi i być wrzuconym do Gehenny, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do Gehenny, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jezus to mówi, aby uważać, aby nie zgorszyć nikogo swoim złym postępowaniem. A chcę wam powiedzieć, może jeszcze Łukasza 8:14 do tego doczytamy. 8:14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A więc mamy ludzi, którzy usłyszeli, ale nadal idą drogą szeroką i giną. Chcę wam powiedzieć pewną rzecz, która jest bardzo ważna, żeby to zrozumieć. W nas nie ma nic, co by nie było gorszące dla innych. My cali jesteśmy zgorszeni. Język, oczy, uszy, ręce, wszystko jest gorszące. Zachowanie człowieka jest gorszące. Jezus pokazuje tu tylko pewne urywki z ciała, a my wiemy, że my musimy usunąć całych siebie, bo wszystko w nas jest gorszące i stąd jest krzyż. Jeżeli to rozumiemy, to zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy odciąć ręki. Druga ręka będzie gorszyć, dwie odetniesz, oczy będą gorszyć, oczy wyłupiesz, uszy będą gorszyć, usta. No, musisz całego człowieka usunąć, żeby przestał gorszyć, żeby stał się człowiekiem oczyszczonym, wolnym od siania zgorszenia, od różnych złych nastawień, różnych złych rzeczy. A więc po to jest krzyż, żeby usunąć z nas wszystko, co gorszy. Wszystko, co blokuje się, co demonstruje jakieś swoje dziwne postawy, które powodują, że raptem człowiek nie może się przy kimś cieszyć, nie może się radować Panem, bo ktoś jest inaczej nastawiony. A więc to jest ciało. Ono całe, jeżeli nie zostanie usunięte, to ciało grzechu całe, to ono jest gorszące. Jeżeli trochę tylko usuniesz, jak było wspomniane, umoralnisz, to i tak zgorszenie pozostaje. Więc w sumie krzyż usuwa nas, gorszycieli, abyśmy się nie gorszyli nawzajem złem. Abyśmy nawzajem budowali się dobrem. Na drodze wąskiej nie idziemy my, cieleśni ludzie. My już umarliśmy. Idzie nowy człowiek tą drogą wąską.
I my nie siejemy wtedy zgorszenia, bo to nie my żyjemy już, lecz żyje w nas Chrystus. A więc w sumie musimy to zobaczyć, że musimy usunąć wszystko. Nic nie możemy zostawić, bo zostawimy chociaż trochę ze starego człowieka, to nadal ten człowiek będzie gorszył swoją postawą. Kiedy będzie coś, trzeba będzie zrobić w ten sposób, jak chce Pan, to ten człowiek będzie robić to zupełnie inaczej, przeciwko temu. A więc w rzeczywistości nic nie mogło zostać z nas. Stare przeminęło, to wszystko się stało nowe. I Jezus miłuje tych wszystkich, którzy doszli do tego samego jednego przekonania, że skoro On umarł, to wszyscy umarliśmy, abyśmy nie żyli dla samych siebie, ale dla Niego. To już musi być On. A więc mamy, że nas trzeba całych usunąć. Człowiek się broni przed tym, mówi, ale to nie jest takie złe, Panie, to nie jest takie złe. Nie, wszystko jest złe, co nie jest Chrystusem. Pomyśl, gdyby usunąć nas całkowicie i w to miejsce włożyć Chrystusa, nie ma zgorszenia. Jest tylko budowanie. Taka jest prawda. Dlaczego ludzie się gorszą, źle nastawiają, mają złe słowa, złe wypowiedzi jakieś? Bo w nich nadal jest stary człowiek. Jezus idzie prosto. A więc w sumie co musisz usunąć? No sam wiesz, że usuniesz jedno oko, to i drugie jeszcze masz. Usuniesz dwoje, to masz uszy. A nie, to jeszcze ręce dotykają. Co można zostawić z nas? Nic. Dlatego Jezus mówi, wyprze się siebie. Nic. Wszystko trzeba odciąć, ale odcina krzyż. To jest tylko przykład. Kto by chciał w ten sposób, to i tak nic nie zaradzi. Nie? Tylko Jezus daje przykład, że w sumie nasze całe ta cielesność to jest zgorszenie, to jest przeszkadzanie, to jest kręcenie spraw koło siebie, to jest obrażanie się, urażanie się, nieumiejętność słuchania, jak ktoś mówi. No, no wiele rzeczy tam się dzieje po prostu. Ale kiedy widzisz już, jak Chrystus działa, to jest zupełnie co innego. W liście do Rzymian, siódmy rozdział listu do Rzymian. Zobaczmy, co tu apostoł mówił o sobie wcześniej. Od 22 wiersza. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? On mówi o całym ciele śmierci. On nie mówi o ręce, o nodze, wiecie, no coś tam. On rozumie, że cała jego cielesność jest nędzna. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Kiedy jestem sam, nie mam wyjścia. Ale kiedy jest Pan, to wtedy Pan daje mi zwycięstwo. I nie muszę żyć już ciałem, ono zostaje usunięte na krzyżu, mogę żyć Chrystusem. Pięknie, powiem wam. I to jest wąska droga, na którą wzywa nas Pan Jezus, ale musi umrzeć cały człowiek. Galacjan, 5 rozdział. Nic nie możesz zostawić, bracie i siostro, nic. Jak nie wiesz, to wiedz, bo to, co zostawisz, to właśnie będzie przeszkadzać i będzie gorszyć. 5:24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Nie ukrzyżowali ręki, oka, ukrzyżowali całe swoje ciało. Dlatego mogli już wąską drogą iść i wygrywać. Już nie gorszenie było ich codziennością, ale budowanie. Ratowanie, niesienie wsparcia, pomocy, radość w Panu. Z tego, że mogą już nie żyć według ciała, ale według Boga. List do Rzymian, 3 rozdział. Żeby to była sprawa oczywista. 3 rozdział, 12 wiersza. W
Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Ucinamy język, tak? Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Ucinamy nogi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. A nie ma bojaźni przed ich oczami. Wyłupiamy oczy. I nadal jeszcze zostaje serce. A więc w sumie cały czas mamy wyraźne świadectwo. To była konieczność. Trzeba było usunąć nas całych. Nie ma już nikogo z nas. To jest najlepsze, co mogłoby nas tu dzisiaj spotkać. Gdyby nikt to nie był ten, który się urodził z ciała, a każdy to był ten, który urodził się z Boga. Nowy człowiek, nowe stworzenie. Gdzie człowiek już nie wraca do starego, bo stare zostało oddzielone, ale pozostaje w Panu i rośnie radośnie, należąc do Boga. Apostoł więc powiedział takie słowa: już nie żyję ja, umarłem, skończyłem, nie nadaje się. Żyje we mnie ten, który potrafi żyć, Jezus Chrystus. I chwała Bogu. To jest wąska droga, a na wąskiej drodze nie żyjemy my, lecz żyje w nas Chrystus. Musisz to uznać. Nic w nas nie było dobrego. Nic nie można zostawić. Ja wiem, że chętnie ludzie zostawiają sobie coś ze swego starego ja, ale to będzie gorszyć innych, będzie czynić krzywdę. A Bóg nie chce, żebyśmy się krzywdzili nawzajem. 1 Koryntian 9 rozdział 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, umartwiam, czy nie jest martwym. I ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A więc apostoł wie, że nie może zostawić ze swego ciała nic, bo to może go oddzielić od wieczności. A więc umartwia całego swojego starego człowieka, codziennie nie uznaje Saula z Tarsu. Nie uznaje. On nienawidzi Saula z Tarsu. On kocha Jezusa. I nie chce, żeby Saul z Tarsu w jakimkolwiek momencie przeszkadzał Jezusowi czynić to, co on chce czynić w Pawle. Dlatego Jezus mówił: znienawidzisz siebie samego. A to w tym sensie, że nie będziesz chcieć żyć ty, aby żył w tobie Chrystus. Zawsze będzie dla ciebie cenniejszy Chrystus. A więc umartwiasz, wydajesz na krzyż, pilnujesz, żeby nie powstał z martwych. Nie chcesz mieć znowuż doświadczeń z tym gorszycielem. 1 Koryntian, 15 rozdział, 31 wiersz. Tak, ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak, ja codziennie umieram, bracia. 2 Koryntian, 4 rozdział. Można naprawdę przyjemnie odpocząć, jak już nie żyjemy my. Nie obawiasz się już być między takimi ludźmi. 4:10-12. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszące, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Piękne. Znowuż apostoł Paweł wykłada to, że całe nasze ciało zła jest gorszące, jest gorszycielem. Gorszy się, obraża się, uraża innych swoimi słowami, swoimi decyzjami, postanowieniami, sieje niezgodę, sieje spustoszenie, sieje złe nastawienia. Takie jest ciało.
A jeżeli jest ukrzyżowany i żyje w tym ciele Chrystus, wtedy jest pokój, miłość, radość, przebaczenie. Jest budowanie się. Na Boży dom jest wąska, wspaniała droga do wieczności. List do Kolosan, 3 rozdział. Tylko żywi mogą iść tą żywą drogą. Do Kolosan, 3 rozdział, od 1 wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Umarliśmy w Chrystusie, ale teraz mamy umartwiać. My, korzystając ze śmierci Chrystusa, mamy umartwiać to, co w nas jest ziemskiego. A to, co ziemskie, to jest właśnie gorszące. To jest pycha, duma, fałszywa pokora, no różne rzeczy to są. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złopożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedyś im oddawaliście, ale teraz odrzućcie. I wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, gorszyciela, i przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, człowieka pokoju. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając je nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni, słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojca. Mamy piękny obraz nowego życia. Nowe życie, my zdajemy sobie sprawę, że żyjemy jeszcze pośród tego świata, więc musimy niszczyć, jeżeli się cokolwiek pojawi z tego świata w nas, a więc musimy to usuwać. Nie możemy dopuścić, bo to spowoduje, że zaczniemy gorszyć i będziemy zgorszeni innymi. To znaczy, że nie będziemy szczęśliwie biegli za Panem, bo obrażeni jesteśmy, bo ktoś tam zawiódł nas, bo coś tam. To rozumiecie, to jest stary człowiek. 4:22 Efezjan. Ceńmy sobie Chrystusa ponad nas. To jest na pewno godne najwyższego uznania. 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Gdy myślisz coraz więcej dzięki Chrystusowi, twoje myśli są czyste i twoje słowa stają się czyste, twoje czyny stają się czyste. Ciesz się w Panu. To jest radość zbawionych ludzi. Kiedy jednak widzisz, że coś cały czas cię odciąga i powoduje, że nie możesz spasować się z Bożym ludem, to musisz to zewlecz, usunąć. To jest przeszkoda. Cokolwiek to jest. Przypowieści Salomona, 12 rozdział i 28 wiersz. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci. Tam, gdzie jest sprawiedliwość, droga sprawiedliwych
droga sprawiedliwości Bożej, tam jest życie. I teraz sprawa najważniejsza. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot wieczny. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jak można iść przez Jezusa? Tylko tak, jak On żyje. To jest droga. Pamiętajmy o tym. Sam Pan Jezus powiedział, jest droga dla nas otwarta do Ojca, ale my mamy tą drogę szanować, cenić i uznawać za najwyższy autorytet w nas, a wtedy będziemy szczęśliwcami, będziemy zadowoleni, będziemy miłować braci i siostry i to będzie zupełnie swobodne. To jest piękne doświadczenie zwycięstwa Chrystusa, kiedy ta droga nas niesie w sumie. I jeszcze list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Czy zależy ci na tym, żeby dotrzeć do domu Ojca? Bo jeżeli tak, to jedna jest tylko droga do domu Ojca. Jest nią Jezus Chrystus. 10 rozdział, 19 wiersza. Mając więc, bracia, otwarte wejście przez krew Jezusa do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Drogą nową i żywą, idźmy tą drogą, korzystajmy z tego wspaniałego Chrystusa. Nie dajmy się ograbić, pamiętaj, zostawisz sobie trochę i to będzie twoim zniszczeniem. To będzie też gorszyć innych. Ilu chrześcijan jest zgorszonych innymi chrześcijanami? A sami też pogorszyli innych swoim odstępczym działaniem, a więc pełno się gorszy nawzajem. I zniechęca do życia z Bogiem. Ale ci, którzy umierają codziennie, korzystając ze śmierci Jezusa Chrystusa, ci przestają gorszyć, ci zaczynają ratować, budować. Ich podejście staje się innym. I o to właśnie Bogu chodzi, abyśmy szli tą wąską drogą, po której idą ci, którzy już nie żyją dzięki sobie, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak? Pamiętajmy, zostawisz trochę, jakieś stare przyzwyczajenie. Ono będzie gorszyć ciebie, gorszyć innych. Jakąś starą zależność, ona to będzie robić. Jakiś stary grzech, który ci szkoda porzucić, on będzie powodem tego, że nie będziesz mógł żyć obficie. Trzeba to usunąć, a Chrystus będzie widoczny. My mamy tylko ustąpić. On wszystko uczyni w nas, co jest potrzebne. Chwała Bogu za tego Chrystusa, za tę drogę i za to, że mówi do nas Bóg wprost, śmierć, aby żyć. Jedno i drugie w Jezusie Chrystusie. Umarli w Chrystusie, ożywieni w Chrystusie. Musisz pamiętać, gdy zgorszenie wychodzi z ciebie, to jeszcze nie jest ta droga, która prowadzi do Boga. Trzeba to usunąć, to co gorsze. Są ludzie, którzy są z gruntu urażliwi. Są ludzie, którzy są z gruntu nie przejmujący się innymi. Jedno i drugie jest gorszące. Oczyśćmy się w śmierci Chrystusa, korzystając z tej ofiary nieustannie i wspierajmy się nawzajem jako nowi ludzie, aby ta prawda o Chrystusie Jezusie była widoczna i zwiastowana z wielką wdzięcznością, że to już nie my żyjemy, lecz żyje w nas Chrystus. Amen. Amen.